Hej, Sherlocku, mam dla ciebie zlecenie. Jesteś gotowy na szlifowanie swoich umiejętności analitycznych? Świetnie, zaczynamy. Pewnego razu Lily, agentka nieruchomości, pokazywała luksusowy apartament bogatej rodzinie. Podobało im się w mieszkaniu wszystko z wyjątkiem jednej rzeczy. Były tam ogromne okna sięgające od podłogi do sufitu i obawiali się, że ktoś może przypadkowo rozbić szybę i wypaść. Lily bardzo chciała sprzedać to drogie mieszkanie, dlatego postanowiła udowodnić, że szkło jest nie do rozbicia. Podbiegła szybko do okna i uderzyła w nie. Szyba rzeczywiście nie pękła, ale Lily wypadła przez okno i została przewieziona do szpitala. Jak do tego doszło? Szkło nie pękło, po prostu wyskoczyło z ramy. Pewnego dnia detektyw Morris postanowił pójść na spacer po parku. W połowie spaceru otrzymał telefon od swojej asystentki. Okazało się, że w ciągu nocy zniknęła ogromna sterta plastiku na obrzeżach miasta. Detektyw popędził tam i... zgadnij co. Informacja okazała się prawdziwa, ale co jest najdziwniejsze? Wokół miejsca nie było żadnych śladów opon. Jak złodziej mógł przetransportować tyle plastiku, nie używając żadnego pojazdu? Nagle detektyw Morris zauważył dziwne ślady stóp. Czy możesz pomóc mężczyźnie dowiedzieć się, do kogo należą? To zdecydowanie nie są ludzkie ślady. Mogą należeć do jakiegoś zwierzęcia lub innego dziwnego stworzenia. Sprawa z minuty na minutę staje się coraz bardziej podejrzana. Detektyw Morris godzinami błąkał się po mieście, szukając wskazówek. Wkrótce jego asystent poinformował go o zniknięciu kolejnej sterty plastiku. Na miejscu zbrodni detektyw znalazł te same ślady. Ekspertka, którą poprosił o zbadanie zdjęć i próbek, odpowiedziała, że odciski stóp nie pasują do żadnych innych w obszernej bazie danych. Zasugerowała nawet, że mogą należeć do kosmity. Ale dlaczego kosmici mieliby potrzebować naszego plastiku? Morris postanowił zapobiec kolejnej zbrodni. Ponownie udał się na obrzeża miasta i zauważył dwie sterty śmieci. Przyjrzał im się uważnie. Które z nich mogliby ukraść kosmici? Zdecydowanie wybiorą stos po lewej stronie. Na prawej kupce jest za dużo rzeczy wykonanych z żelaza, a kosmitom przecież chodzi o plastik. Detektyw Morris postanowił złapać kosmitów na gorącym uczynku. Po około godzinie mężczyzna zauważył statek kosmiczny lądujący niedaleko stosów śmieci. Kosmita wyszedł ze statku i przetransportował do niego stertę zawierającą plastik. Detektyw Morris był zszokowany, ale nie było czasu na panikę. Małe drzwi z boku statku kosmicznego były otwarte. Wślizgnął się do środka. Miał tylko trochę czasu na rozejrzenie się i wtedy rozległa się syrena. O nie! Czy oni zamierzają wystartować? Mężczyzna rzucił się z powrotem do drzwi, ale były już zamknięte. Na szczęście Morris zauważył na nich równanie matematyczne. Wyglądało, jakby było zrobione ze zapałek. Ale odpowiedź nie była prawidłowa. Metodą prób i błędów detektyw zrozumiał, że może przesunąć tylko jedną zapałkę, aby równanie było poprawne. Jak to zrobić? Detektyw przesunął zapałkę i otrzymał 9 minus 7 równa się 2. Drzwi się otworzyły, a mężczyzna uciekł. Ale główne pytanie pozostało bez odpowiedzi. Dlaczego kosmici potrzebowali naszego plastiku? Daj znać, jakie są twoje pomysły w komentarzu poniżej. Spójrz na te 6 szklanek. Pierwsze 3 są wypełnione wodą, a pozostałe 3 są puste. Jak można je ułożyć tak, aby naprzemiennie napełniały się wodą, jeśli wolno przesunąć tylko jedną szklankę? Podnieś drugą szklankę i wlej wodę do piątej. Proszę bardzo. Masz 7 gości na przyjęciu urodzinowym. Twoim zadaniem jest wymyślenie, jak podzielić okrągły tort urodzinowy na 8 równych kawałków, wykonując tylko 3 cięcia.
Najpierw należy przeciąć ciasto pionowo na środku, aby podzielić je na dwie równe części. Powtórz ten sam proces, ale tym razem wykonaj cięcie poziome. Teraz masz cztery kawałki. Ostatnie, trzecie cięcie powinno przebiegać w poprzek tortu. Voilà, masz 8 równych kawałków. Spójrz na te dolne linie i spróbuj dowiedzieć się, która z nich jest kontynuacją górnej. To ta linia po lewej stronie. Widzisz? Zostałeś porwany przez szalonego naukowca, który zamierza przetestować na ciebie swój nowy krem ochronny. Po pokryciu cię balsamem, któremu absolutnie nie ufasz, proponuję ci wybranie jednego z trzech pojemników, do których następnie cię wrzuci. Jeden z pojemników jest wypełniony odpadami radioaktywnymi, w drugim znajduje się kwas, który może uszkodzić nawet metal, a trzeci jest wypełniony lawą z największego wulkanu na Ziemi, który wybuchł rok temu. Który pojemnik powinieneś wybrać? Wybierz pojemnik z lawą. Jeśli wulkan wybuchł rok temu, lawa musi być już w stanie stałym. Spójrz na tych więźniów. Czy potrafisz odgadnąć, kto przybył z przyszłości? To facet w środku. W przeciwieństwie do pozostałych dwóch mężczyzn, którzy są ubrani jak ludzie z przeszłości, ma na sobie nowoczesne ubrania i modne trampki. Straszliwy wirus wydostał się z laboratorium i teraz wszystkie zwierzęta i rośliny na Ziemi mutują w przerażającym tempie. Próbowałeś znaleźć rozwiązanie, ale zamiast tego zostałeś uwięziony w laboratorium, w którym wszystko się zaczęło. Istnieje troje drzwi, przez które można uciec, ale za pierwszymi z nich znajduje się grupa agresywnych kaktusów żywiących się mięsem. Drugie kryją setki jadowitych pszczół, a trzecie drzwi blokują ataki plujących ogniem smoczych potworów. Które drzwi mogą doprowadzić cię do wolności? Masz szansę wydostać się stamtąd żywy, jeśli wybierzesz pierwsze drzwi. Mimo że kaktusy jedzą mięso, nadal są roślinami i nie mogą się poruszać. Możesz więc łatwo je ominąć. Jesteś uwięziony w pomieszczeniu, które wypełnia się wodą wypływającą z kranu w ścianie. Nie ma okien, a drzwi są zablokowane. Masz mopa i duże wiadro. Co możesz zrobić, aby przetrwać? Tak, w tej zagadce nie masz żadnych gotowych opcji, więc wymyśl własny sposób na wyjście z tej sytuacji. Twoje szanse na przeżycie są znacznie większe, niż mogłoby ci się wydawać. Wystarczy zakręcić kran. Nathan odwiedził swojego przyjaciela Zacharego, który pracował w muzeum. Zobacz, co mam! Bezcenny manuskrypt, który został napisany ponad 1000 lat temu. Zachary przejrzał manuskrypt i zdał sobie sprawę, że jego przyjaciel dał się nabrać. Czy coś w tym tekście wydaje ci się dziwne? Jeśli mówimy o datach sprzed naszej ery, powinny one być w odwrotnej kolejności. Oryginalny tekst brzmiałby: Król Alfred V rządził krajem od 1320 do 1290 roku przed naszą erą. Złoczyńca złapał cię, a teraz pozwala ci wybrać, w której klatce będzie cię trzymał. Możesz wydostać się z klatki tylko przez pokrywę w jej suficie. Ale na szczycie pierwszej klatki znajduje się gniazdo jadowitych węży, na szczycie drugiej jest wrząca woda, a na szczycie trzeciej klatki siedzi głodny lew. Którą klatkę powinieneś wybrać, aby móc uciec, gdy złoczyńca zaśnie? Wybierz drugą klatkę, ponieważ woda w końcu wyparuje, a ty bez problemu wydostaniesz się z klatki. Jesteś zamknięty w małym pokoju bez okien, który ma tylko jedne drzwi. Aby się stamtąd wydostać, musisz rozwiązać tę zagadkę. 1, 2, 3 równa się 5. 3, 2, 1 równa się 10. 2, 1, 1 równa się 4.
1, 1, 2 równa się 3. 1, 3, 2 równa się... Jak szybko wydostaniesz się z zamkniętego pokoju? Chodzi o dodanie drugiej i trzeciej cyfry oraz pomnożenie sumy przez pierwszą cyfrę. Weźmy pierwsze równanie. 1, 2, 3 równa się 5. 2 plus 3 równa się 5. 1 razy 5 równa się 5. Upewnijmy się, że 3, 2, 1 równa się 9. 2 plus 1 równa się 3. 3 razy 3 równa się 9. Wtedy odpowiedź to 5. 3 plus 2 równa się 5, 1 razy 5 równa się 5. Pan Carter, bogaty człowiek, który kolekcjonował antyki, poprosił detektywa Morrisa o odwiedziny. Kiedy detektyw przybył na miejsce, kolekcjoner powiedział: właśnie dostałem cenną statuetkę, ale muszę wyjechać w interesach na tydzień. Boję się, że ktoś włamie się do mojego domu. Oczywiście statuetka jest ubezpieczona, ale i tak... Detektyw Morris miał kilka innych pilnych spraw do załatwienia, ale obiecał wrócić wieczorem, aby znaleźć rozwiązanie. Jednak kiedy przybył kilka godzin później, pan Carter był zrozpaczony. Zawiozłem siostrę do lekarza i nie było mnie przez jakąś godzinę, ale kiedy wróciłem, statuetki już nie było. Detektyw Morris nie uwierzył kolekcjonerowi. Dlaczego? Gdy wyszedł z domu po południu, zauważył jabłko leżące przed lewą częścią bramy. Wciąż tam jest. Aby jednak samochód mógł przejechać, obie części bramy muszą być otwarte. Oznacza to, że pan Carter skłamał, że wyjeżdżał z domu samochodem. Z banku skradziono kilka sztabek złota. Policja miała pewnych podejrzanych, ale kiedy dotarli do domu głównego podejrzanego, zdali sobie sprawę, że zapomnieli zabrać ze sobą nakazu. Mężczyzna powiedział im, że nie pozwoli im przeszukać swojego domu. Wróćcie z nakazem, to porozmawiamy. Godzinę później policjanci wrócili z wszystkimi potrzebnymi dokumentami. Dokładnie przeszukali dom i ogród, ale nie znaleźli złota. Nagle jeden z funkcjonariuszy wykrzyknął: wiem, gdzie ukrył złoto! Czy ty też już wiesz? Złoto znajduje się w basenie. Kiedy policja odwiedziła mężczyznę po raz pierwszy, poziom wody w nim był znacznie niższy. Bardzo znany obraz zniknął z muzeum. Później policji udało się go odnaleźć. Pojawił się jednak problem. Znaleziono nie jeden, a trzy obrazy. Tylko jeden z nich jest oryginalny, pozostałe to kopie. Czy możesz pomóc policji ustalić, który obraz jest oryginalny? Ten z brązową ramą. Spójrz, wszystkie ramy w muzeum są wykonane w tym stylu. Zostałeś przyjęty do najlepszej szkoły czarów i magii. Jedne ze zajęć, w których musisz uczestniczyć, dotyczą przemiany w zwierzęta. Zajęcia te prowadzi trzech profesorów. Każdy z nich specjalizuje się w przemianie w określone zwierzę. Przyjrzyj się swoim profesorom i spróbuj dowiedzieć się, w jakie zwierzę zmienia się każdy z nich. Czy zauważyłeś, że pierwszy profesor ma rozwidlony język? Musi zmieniać się w węża. Drugi profesor ma ogon lwa, więc to musi być zwierzę, w które się przemienia. A trzeci profesor ma pazury niedźwiedzia. Zmienia się w niedźwiedzia grizzly.